Witam wszystkich, bardzo serdecznie, ja wiem, że dzisiaj cały świat żyje Fortnite'em, ale odcinek musiał wlecieć, ponieważ jedna osoba, która jest ze mną dzisiaj Witam, witam Czyli ta osoba, co zwykle Wymyśliła fajny biznes i właśnie nakierował mi na fajny biznes, powiedział co można zrobić, w sumie dokładnie powiedział co można zrobić, chodź tu, chodź tu, chodź tu Powiedział co dokładnie można zrobić z biznesem, ponieważ długo nie miałem pomysłu na biznes, tu brakuje mi bloków, Miki No, mówiłem ci No, a kto je zabrał? No, ja. No właśnie. Eee, klepa na łeb. Okej, okay, lecimy na górę, już Wam zaraz tłumaczę wszystko. Warto zostać suba. Dużo motywujecie mnie ostatnio tymi subami, bo wlatuje ich mnóstwo, dlatego. Nie przestawajmy, nie przestawajmy. Patrzcie, jak to teraz zacznie tutaj będzie wyglądało. Patrzcie, jak to ładnie wygląda w powietrzu, jak to wisi. Eee, wymyśliłem w końcu na biz... na. Eee... Zaraz biznes, teraz y, wieżowiec. Wymyśliłem, że w wieżowcu będą piętra szklane, tak jak to. Będzie jedna winda, która nie będzie na razie... Na razie jest taka, ale będzie inna. Weź, Weźmy mi kij, zostań na tym głównym u góry. U góry zostań. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mi się to bardzo, bardzo podoba. On jest gdzieś tam u góry, ja go widzę. Jak będę na dole, też go będę widział. Bardzo mi się to podoba. Ogólnie piętra będą fajnie zagospodarowane, różne farmy i tak dalej. E, tu nam się przypala szkło na te piętra. E, dajcie znać, czy wam się to podoba. I teraz tak... Cały dzień, cały Boży Dzień na streamie, poza streamem, kopałem z Yangmikim surowce. I to będzie nasz biznes. Będziemy sprzedawać surowce, ale nie tak jak każdy. Tylko będziemy sprzedawać surowce w rudach. Czyli mamy posegregowane rudy, nawet diamenty. Czekajcie, zobaczę, szybko jest wenerczeście, czy mam nic zostawione. Nie mam. I teraz każdy mówił: Nie ma diamentów na serwerze. Nie ma diamentów na serwerze. Patrzcie, co. Jak nie ma diamentów na serwerze? Diaksy. Dwa staki i prawie pół. rud z każdej, może, z każdej rudy może wpaść maksymalnie cztery chyba, albo do pięciu? Nie, cztery chyba. Mamy obsydian. Ponad dwa staki, prawie trzy. Mamy żelazo, zobaczcie w ogóle. Prawie pół skrzynki żelaza. Mamy złoto, mało, bo kopaliśmy tutaj. Na mesie jest więcej. Jutro się tym zajmiemy. E emeraldów mało. Tego mało. Tego dużo. I węgiel. Prawie cała skrzynia węgla, nie? Wszystko w rudach. I teraz tak, co będę sprzedawał? Na pewno będę sprzedawał rudy diaksów, dlatego weźmy na start sobie 64 takie rudy. Zaraz resztę chyba wykopiemy, co? Na końcu odcinka wykopiemy resztę? Dobra, na końcu odcinka wykopiemy resztę, zobaczymy co z tego wyszło, te diaksy tam się przydadzą. E, tego nie będziemy sprzedać. Sprzedamy sobie 64 emeraldy. One są w ogóle nieprzydatne, ale może ktoś będzie chciał do wyglądu. 64 złota. O Jezu, wyrzuciłem, jakieś lagi trzeba mam powiedzieć. Nie szczerze, ale ja bym dał te, jeszcze 32 diaksy, bo myślę, że to szybko może zlecieć. I wykopiemy sobie po prostu 53 rudy pod koniec odcinka. Okej. Okay. Hmm. Eee, więc tak, dalej. Węgla możemy wziąć, nie wiem, nawet całe dwie kreski, że tak powiem, bo węgiel może być kupowany. Zobaczymy, za ile jeszcze będziemy sprzedawać. Eee, złoto mam, węgiel mam, żelaza nie mam. Okej, okay, żelaza będziemy na razie raz, dwa, trzy staki? No, można wyraźć trzy, trzy staki. To jest tak... C ciemno dziwnie, że się sam gubię w ogóle. Dajmy cztery, jest cztery, tym, cztery jakaś... raz, dwa, trzy, cztery staki weźmy, e, półtorej staka, nie, weźmy, zróbmy inaczej, Miki, wiesz. Zostawmy sobie staka do rozkopania na koniec odcinka weźmy 21. Czyli będzie staki 21, bo i tak będziemy po jednej ludzie sprzedawać, bo drogie są. I teraz chodź Miki za mną. Czekaj, czekaj. O, jest, spadam. I teraz y, ogólnie się pierwszy raz padłem. Wiem, że na aplikacji mam dużo więcej śmierci, ale to przez arenę i przez SG. Czyli przez tą taką marękę co Nitaszy zrobił przez arenę pvp ale dzisiaj pierwsza spadłem, bo tu była woda i był jakiś lack serwera i spadłem i ta woda nie zadziałała. I tu jest moja głowa. Pilnuję tego wejścia. Okej, okay, a weźmy na razie jak Mikio weźmy. Ty, tu się pali, okej. Okay. Weźmy na razie jak Mikio, musisz to wziąć, bo nie mam slotów. Okej, okay, weźmy na razie jak Mikio, to się przyda i lecimy do nowego miejsca, gdzie będzie sklep. Będzie tam sklep. A już zrobiliśmy ten sklep, no Miki już sprzedał, że zrobiliśmy ten sklep. Sklep będzie oczywiście w dzielnicy handlowej. Sklep będzie wyglądał, wydaje mi się, że pięknie i minimalistycznie. Zaraz to ocenicie, zaraz tam dojdziemy, jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Macie czas teraz zastawić łapki w górę. Okej, okay. jesteśmy. To jest to, ale nie bierzcie przykładu z tego, co widzicie z boku, tylko to, co widzicie z przodu. To jest kopalnia, która będzie miała tutaj tabliczkę oczywiście opisane, tu są jeszcze nasze rzeczy z budowy I zobaczcie teraz tak, wchodzimy do kopalni i zobaczcie jaki to jest fajny, minimalistyczny klimacik Tu jest fajny taki wagonik I tu będą skrzynki, które będziemy sprzedawać Oczywiście diaksy na środek, ale zaraz Poczekaj, poczekaj, poczekaj Miki Tu mogę skrzynkę otworzyć? Mogę, wagonik ze skrzynią, odłożę te rzeczy na razie Chodź, Miki musimy sprawdzić ile kosztują diamenty u nas na serwerze Bo to jest okay. ważne Kto sprzedaje no. diamenty? Nexa na pewno Nitashi chyba Nitashi Nexus, okej Nexus sklep jest tutaj, dobra. Nexe. to jest Nexus sprzedaje. Za ja pierdziele, 120. jeden blok za 120, a z trzech ród może wypaść ponad blok. Czyli wydaje mi się, że ruda za 40 będzie ok? Nie, wydaje mi się, że ruda za 30. Ale ja sprzedawał. No? Jedna ruda za 30, co? No. no. Czyli no. mamy cenę tego. Nit Nitashi sprzedaje? Nie, u Nitashi ją okay. sklepie nie ma. Coś? Nie ma. To sklep. Sklep? Jak to się wchodziło? To jest sklep, ale... No nie wiem. To jest sklep z trójzębami. Zapraszamy Trójkę. tutaj chyba. A. Nie, to są trójzęby. W ogóle jakie drogie, ja pierdzielę. Ale drogie. Okej, okay, no... Dobra, to będę to mu sprzedawał... Z... będę mu hurtownia trójzębów będzie u mnie i będę mu dawał torcikowi. Dobra, chodź, mamy już cenę Diaksów. Wystarczy. Bo no, bo to jest jednak ktoś ryzykowny, co nie? Jak kupujesz. Tak, no my... bo może wypaść jeden. Masz rację. Do czterech, ale jeden z fortunką. Ok. No, Diaksy na środek. Wpisujemy. Shop, create. Jeden uh, za 25 i skupujemy za jeden. Ok. Na przykład, jakby ktoś, wiecie, miał przy sobie i kliknął mi z klikiem. 20 za jedną rudę emeraldów, czy mniej? Chyba mniej, one są useless, nie? No, i no useless. Ruda emeraldów jest useless. To zrobimy shop create. 15, za 2, 15. 1 za 10. 1 za 10, albo 5 za 10. Albo 5 za 15. O, 5 za 15 damy, czyli 1 za 3. I kupujemy za 1. Ok, dajemy. 5 za 15. Co ty na to? 5 za 15. No ok. Teraz węgiel to na bok damy. Chyba nie, tu będzie złoto i żelazo. Tu damy węgiel na bok na razie. Yy, dajmy shop create. Węgiel 32 sztuki. Za 20? damy no, za 20. Dodaźmy. damy za 20. Dajcie znać w komentarzach, czy ceny są w miarę spoko. No jak, jak, będzie za dużo wykopywane, to podwyższymy. Teraz żelazo. Shop. Create. Ile może jest tak żelaza kosztować na serwerze Miki? Dajmy stówę i kupujemy za jeden. Dajmy stówę. Na razie dajmy stówę. I oczywiście złoto do złotych jabłek damy za e, shop. Dużo. Create. Ale to ładnie wygląda powiem. Ci. Jedno złote jabłko. To damy damy 9 sztuk, żeby było 9 złota, że 9 sztuk. Nie, damy 32 tak samo, nie? 32 mm. za 150 i kupujemy za jeden. Ej, stare tak. jeszcze tak pomyślałem na jedną ozdobą, żeby na przykład tutaj właśnie tutaj tutaj stawić. Nie kasę. da się tu już wykopać, bo jesteśmy na kubowidzie. Ten być złoto. No, fajnie by akurat. to wyglądało. E, diaksy tu, emeraldy tu. Tu, tu, a jeszcze jak chcemy tu wstawić, Ok, mamy ceny zrobione, trzeba napisać ogłoszenie na Discordzie, a jeszcze daj mi ten, daj mi ten, 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 ten stojak taki, nie? Ty masz stojak, ja mam tylko głowę i ten. To nie, tu, a to jest, to jest, w wagoniku jest przecież, w wagoniku. Dobra, otwieramy wagonik, yy, otwieramy tutaj, tu miała być tabliczka, wytyfy co się patrzysz, yy, damy stojak, damy Mikio łeb. O, i Miki tu kopie. A tu jest, co zaglądasz jak nie twoje. Dla się kilo wydać do tego, do łapy? Nie, nie da się niestety na stojaku. Okej, okay. sklep mamy skończony, idziemy wykopać diaksy. Miki, co Ty tym, o tym sądzisz? Mm, tak, z chęcią. Sklep mamy skończony, tu ja trzeba posprzątać jeszcze tą diaksy. skrzynkę. Chodź mi pomóż posprzątać tą skrzynkę. Szybko posprzątamy i tak musimy mieć pod diaksy. Idziemy do wieżowca, wykopiemy diaksy i... zobaczymy ile będzie bo wydaje mi się, że stak tam jest nie, tam jest pół staka stak stak diamentów tam jest, o kurcze postawcie w komentarzach ile może wypaść diamentów o, teraz możecie w komentarzach napisać ile będzie diamentów a potem zobaczymy e, wiem, że pewnie połóżkujecie i zobaczycie później Wszyscy sensie napiszecie później ale zobaczymy mam nadzieję, że nie będzie tak jak e, myślę okej, okay, go, go, go na górę e, tu muszę jeszcze poprawić trochę w wieżowcu, ale mam to dopiero nie, nie, że będzie farta farta no, po cztery z każdej rudy jakby siadło, stary cztery staki diaksów z jednego staka rudy o, Jezu tak cztery staki każdego 4. Jeszcze pytanie, jakby ktoś miał pomysły nad windą, napiszcie mi proszę w komentarzach, bo ja totalnie jestem wy wyrąbany z pomysłów, a chciałbym tu fajne windy zrobić Więc dajcie mi proszę zadać w komentarzach, tylko też z rozsądkiem, bo wiecie no ciężko będzie zrobić windę z 400 pistonów, 28 hoperów i 16 milionów klocków dirta, nie? To wiecie o co chodzi mm, Podkładajmy szybko rzeczy, wiecie musi być porządek Dirty, też ten, to tutaj, to tutaj Redstone, tutaj i co mamy jeszcze? Rudę węgla. O, w ogóle ten węgiel będzie trzeba rozkopać, ale to już na streamie raczej. Okej, okay, bierzemy rudy diaksów. Kopiemy tutaj? Mhm, tutaj no. Rozkładamy. W ogóle cały czas siedziałem po ciemku i mam dwie lampy włączone i mnie tak oczy bolą od tego, że to jest masakra. Nie wiem dlaczego. Siedziałem ze 3 godziny po ciemku i teraz mi tak oczy bolą. Muszę się przyzwyczaić do światła chyba. Wiecie, ja jestem w swojej jaskini, w swojej jaskini, nie masakra. Masz skrzynię na. O Jezu, ile diaksów to ładnie wygląda. No. Ja pierwszej, gdyby nie to, że ludzie kradną, to byśmy, to byśmy zrobili ten, to byśmy zrobili ten diaks jeszcze w tej jaskini. E, dobra, mm, masz fortunkę? Mam. To kopiemy. Trzy, cztery, go. No i tak nie masz innego niż fortunka i dwa tych. Dobra, level leci. A w ogóle on duży level, o bym nie padł dzisiaj. Dobra, go, 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 go. O, na razie u mnie słabiutko powiem Ci stary. U, u mnie średnio. Mnie fest. U mnie słabiutko fest! Dobra. E, Miki. Skrzynka, 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 skrzynka. Nie mów, że słabo, nie, proszę nie załamuj mnie. Pewnie jest bardzo dużo. Ja już widzę swoje. Skrzynka i wkładamy do skrzynki. Ja nie patrzę. Dobra? Nie patrzę. I obstawiliście w komentarzach i macie Pół sekundy, zastopujcie wideo, obstawcie i. 2 staki 10? Nie, to w sumie nie ma tak. Nie jest źle, jest dobrze, Miki. To na pół, co? Na pół. Dawaj, ja bo biorę jest. staka, ty staka ja się i 5. Było dobrze. Czyli w ogóle byśmy mieli ze 4 staki, może do tego. Stary, ty miałeś farta, bo ja wykopałem 40 Rut. Aha, no ja wykopałem stak 33 Okej, okay. no. ender chesta. No, i to ja się z wami żegnam. E, tym razem, bo był komentarz, jeden, że sprawdzam, czy jest 10 minut. Tym razem nie sprawdzam. Mam oczy na was. E, ale to tu wtedy też nie sprawdzałem. Nie no, jestem pewien, czy Tylko... jest 10 minut. No ja, nie, nie jestem pewien, bo dużo, dużo, dużo. Nie, ale miałem dziwny komentarz, bo w ogóle wtedy była sytuacja, że ktoś mi napisał, że sprawdzam, czy jest 10 minut pod reklamki. Ale akurat wtedy nie sprawdzam, więc nie wiem w ogóle o co chodzi. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Ja lecę na Fortnite'a dzisiaj. Dlatego odcinek był tak późno, bo Fortnite jednak nowy sezon, wiecie, streama trzeba było odpalić. Do zobaczenia. Papa. Pa. Cześć. Cześć, Miki. Gdzie jest 10 minut? O kurde, co dograć, Miki, co dograć? Dobra, nic. Elo, pa,